Mecz bokserski Polska-Francja odbił się szerokim echem. Spotkanie było transmitowane na żywo przez TVP Sport, a miejsca na widowni praktycznie wszystkie zajęte. Amatorskie walki, mimo iż dalekie od zawodowych, były widowiskowe i atrakcyjne. Do Ostródy nie przyjechali przypadkowi bokserzy. To jest czołówka. To są najlepsi wybrani obecnie na obecną chwilę tutaj z Polski, po wyłonieniu po mistrzostwach Polski, które odbyły się niedawno w Radomiu, jak również po cyklu pucharów Grand Prix. Wstęp na mecz nie był biletowany. Polski Związek Bokserski chce propagować tę dyscyplinę w różnych miastach, w tym w Perle Mazur. Boks w Ostródzie daleki jest od standardu. Bezpłatne imprezy może to zmienią. Ja uważam, że jeżeli robimy promocję sportu, to nie należy biletować tych imprez. Takie jest moje zdanie. Międzynarodowy mecz seniorów był pełen niespodzianek. Rywalizację na ringu rozpoczęli zawodnicy w kategorii 49 kg. Polacy i Francuzi zaprezentowali różne techniki. Jedne skuteczne, drugie już nie. Pewne jest jedno, obie reprezentacje chciały wygrać równie mocno. Francuzi zawsze byli groźni w boksie. Mamy to po ilości zdobytych medali na olimpiadzie. I zawsze reprezentują przede wszystkim inny poziom bokserski. To dla nas też jest potrzebne. Wynik poszczególnych walk był strategiczny z punktu widzenia trenerów oraz organizatorów. Międzynarodowy mecz bokserski stosunkiem punktów 12-6 wygrali Polacy. To dobra wiadomość także dla Ostródy. Starosta, choć ważył słowa, jednocześnie był wylewny. Dzisiaj nie chcę zdradzać tajemnic, ale za dwa lata są Mistrzostwa Europy i co będzie, nie wiem, dzisiaj musimy dobrze wypaść, plany są. Natomiast pierwsze reprezentacje Polski i Francji będą się ci bić, gdzie? W Ostródzie. I niech te słowa podsumują całą imprezę, która może nie zniknie z tego miasta równie szybko, jak się pojawiła. Mecz został zorganizowany w przeciągu 2 tygodni, co w przypadku takich spotkań rzadko się zdarza. Koniec rundy drugiej.